Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym filmie. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy poruszyć temat najczęściej popełnianych błędów przy zakupie, przy wyborze systemu audio. Co prawda, jest ich naprawdę wiele, aczkolwiek postaraliśmy się wybrać kilkanaście takich według nas najpopularniejszych. Nie przedłużając, zaczynajmy, Mateusz. Pierwszy podpunkt. Jeszcze Pierwszy punkt, punkt, jak sobie tutaj wypisaliśmy, to jest zbyt słaby wzmacniacz do kolumn głośnikowych. Bynajmniej, oczywiście, mocy jest jeden aspekt, ale też określenie słaby ma tu odniesienie do takiego całokształtu. To znaczy, że wzmacniacz swoją jakością i jego możliwościami nie przestaje do tego, jaki potencjał ma model, kolumn, z którym chcemy, żeby współpracował. Oczywiście, w większości przypadków jest tak, że wszystko zagradza wszystkim. Natomiast no, w kontekście chociażby nawet, e, takiego e, ekonomicznego, z ekonomicznego punktu widzenia, jeżeli chodzi o zarządzanie jakimś tam budżetem, y, mało sensu ma zwykle y, łączenie jakiejś naprawdę podstawowej elektroniki z bardzo wymagającymi, nie wiem, jakimiś hajdowymi y, kolumnami. No bo oczywiście aspekt mocy to jest jedno, jeżeli kolumna ma niską skuteczność ma duże przetworniki i, i naprawdę wymaga sporo prądu, żeby, żeby wydobyć tam fajną energię, fajny bas, no to wiadomo, że ten prąd jest potrzebny. No, Niemniej nie zawsze jakby o tej mocy dowiemy się ze specyfikacji, bo ona jest podawana w sposób różny i często też racjacze, które w specyfikacji mają mniejszą moc, Yy, są w stanie zagrać po prostu lepiej. Gdzie realia są trochę inne niekiedy, nie? Bo ta moc na papierze ok, ona niekiedy nie jest odzwierciedleniem, co jest tak naprawdę w rzeczywistości. Jeżeli mamy jakieś cięższe kolumny, cięższe kolumny do wysterowania, no to powiedzmy, że przy takim odsłuchu u nas możecie na spokojnie usłyszeć, który wzmacniacz sobie daje radę, a który nie. No, i niekiedy jest tak, że na przykład zwykły, znaczy zwykły, no, 3, który tam generuje 70 W na kanał, jest w stanie znacznie lepiej poradzić sobie z kolumnami, niż dajmy na to inny wzmacniacz, który ma no, stosunkowo no, trochę więcej na popierze, Zdecydowanie. No, to jest taki dosyć niby oczywisty punkt, ale jednak, no, może właśnie dlatego jest na pierwszym miejscu, ale często możemy. Gdzieś tam o nim zapomnieć. Przyciężki ciężki do przekalkulowania, jeżeli chodzi o specyfikację techniczną i wy wybieranie sprzętu, że na przykład stronę internetową. Tak, bo ile jesteśmy na odsłuchu tak, i Tak, bo ile jesteśmy na odsłuchu, no to jesteśmy w stanie to usłyszeć, a powiedzmy, że no większość tej, tej y, mocy idzie po prostu w sekcję niskotonową, to powiedzmy, że no na ucho jest w stanie to nawet, nawet taki like wyczuć, że no po prostu wzmacniasz sobie no stricte str str nie daje rady z danymi kolumnami. Dwojeczka, czyli za małe kolumny do zbyt dużego pomieszczenia. No to akurat takie chyba dosyć mocno bym powiedział, popularne. Czyli na przykład zakup podstawek do metraży rzędu tam nie dajmy no to 50 metrów, 60 metrów kwadratowych, które no po prostu z racji yy, ilości przetworników. Yy, Mniejszego litrażu obudowy, wiadomo, one troszeczkę sobie inaczej radzą. Są konstrukcje mniej basowe, bardziej basowe, ale ogólnie, no, powiedzmy sobie szczerze, ciśnienia, które generuje kolumna w kwestii, w sekcji niskich tonów, no to wiadomo, że taka aria 948 jest w stanie znacznie większe ciśnienie wygenerować niż powiedzmy z tej samej linii podstawka, czyli 906, nie? Tak, i o ile w zakresie, nie wiem, tych informacji w zakresie, tą no średnich i wysokich, no, nam tu ich nie brakły, ale takiego dociążenia, które spowoduje, że to przy mnie będzie pełne, no, ewidentnie. ja już nie mówię o wypełnieniu, o pomieszczeniu basen. No, studenia, chcesz coś dodać? Że w zasadzie za małe i za duże kolumny, bo to jest tak, że no, można czasem przesadzić też, że w przypadku niektórych pomieszczeń można do 15 metrów kwadratowych chcieć wyrzucić no nie wiem, transpulsy, 1500. Znaczy wielkość nie ma znaczenie. I to będzie i. już dosyć sporą przesadą. No to jest z drugiej strony, jeżeli chodzi o za małe, no to wiadomo, że tutaj jeszcze o ile można się posiłkować i trochę ewentualnie podstawkowce wesprzeć subwooferem, o tyle w przypadku już za mocnych kolumn do pomieszczenia będzie ciężko. Tutaj to zminimalizować. No, tutaj już tego nie za bardzo jesteśmy w stanie poprawić, oprócz oczywiście zmian w samej akustyce. Nie? No bo to wiadomo, że jeszcze, jeszcze jest ta, ta sprawa, która będzie też decydowała o tym, jak to będzie wyglądało. Pytanie, czy takie menuety, dali menuety na przykład? Nie. E, po, bo jakby temat z sabuferem do, do podstawek to jest. Dobrze jakby, rozwinięcie, dobre rozwinięcie to jasne myśli tutaj, Grześkiem. Chociaż wiadomo, nie? No, zdanie fazowe i tak dalej z tym basem to jest różnie. Ale ciekawe jak jakby zachowały się takie menuety w dużym pomieszczeniu, które byś po prostu uzupełnił basem, nie? No to pod tą teorię no, czy... mogłoby tu trochę pasować, ale myślę, ja to... Wiem, że to... Znamy o ma menuety w 25 metrów kwadratowych bez suba nie są spoko że zależy, zależy, oczywiście, no to zależy od tego, na ile ktoś szuka konkretnej charakterystyki, na ile no, widzi Jakie brzmienie preferuje? No, to no, dokładnie. Ja akustyka no to też tutaj będzie miała jakieś, jakieś znaczenie, nie? bo jeżeli chodzi o generowanie tych niskich rejestrów, no to na pewno będą pomieszczenia, nawet te same metraże, ale w jednym, no ten, a w drugim pomieszczeniu będzie troszeczkę inaczej. Dalej, no tak czy inaczej. Rzeczywiście jest e, taka zasada, która jest za ogólno przyjęta, że no, do większych pomieszczeń celujemy zwykle więks e, większą kolumnę. Chociaż nie jest to taka reguła, której się trzymamy sztywno. No, no, Niemniej nie wydaje mi się, że nie można przesadać ani w jedną, ani w drugą stronę. Czyli, tak jak no, powiedziałeś, to... za duże do małych pomieszczeń, czy no, naprawdę jakieś mikroskopijne kolumny do dużych. Zazwyczaj sprawdzi się to słabo, zwłaszcza jeżeli powiedzmy, chcemy postawić tylko na kolumnę bez zupełnie jasnego. Znaczy, podstawą jest to, że ciśnienie nie jest wprost proporcjonalne do osiąganych poziomów głośności. No, Więc powiedzmy, wiadomo. że głośniejsza kolumna nie znaczy, że będzie grała tam, powiedzmy, stricte yy, bardziej basową. Ten bas, którego jest zwykle zależymy na tym, żeby go bardziej poczuć niż usłyszeć, no nie będzie odczuwalny. Bo mała membrana nie ruszę tym powietrzem tak jak duża. I No, w no, i tak dalej, nie? No tego to była aspekty. Kolumny miejscowione w rogach pomieszczenia. No trzeci punkt. Punkt numer 3. No bywa, że to jest błąd, chociaż może też być tak, że może to być zabieg celowy. No bo jeżeli mamy niedobór basu i zauważyliśmy, że zachodzi takie zjawisko, kiedy manewrujemy kolumną w pomieszczeniu i, i może na przykład ta charakterystyka uzyskana, nie wiem, z jakiś małobasowych kolumny typu tam Acoustic Energy A123 one mają, nie mają małobasu, tylko ten bas jest taki punktowy. To wtedy możemy sobie paradoksalnie tym pomieszczeniem trochę pomóc. Natomiast no, zwykle jest tak, że yy, w większości przypadków. Te rogi pomieszczenia są takie problematyczne. Nie są problematyczne. Akurat jest, yy, no, jest zauważalny problem, aczkolwiek no, nie jest to, to zasadą mnie, że, no. że musimy yy, kolumny stanowczo tam wypychać do przodu, że ewentualnie do środka je zmierzać, bo są klienci, którzy mają te kolumny w rogach i oni są zadowoleni z tego brzmienia, jakie w tym danym pomieszczeniu. Yy. Przedstawienie. Dokładnie. Ale dlatego właśnie od tego zacząłem, ale raczej będzie to mniejszość i zazwyczaj ja możemy spodziewać się problemów z basem. <coughs> takiego trudnego do kontrolowania wybudzania się. No, no dlatego ja to... właśnie myślę, że trzeba pójść w tą koncepcję, że no zawsze można znaleźć kogoś, kto będzie wyjątkiem od reguły. Dokładnie. Mm. No natomiast no tutaj będziemy jakby poruszać te takie problemy, które dla większości będą stanowiły jakiś kłopot. No bo wiadomo, że no zawsze możemy znaleźć kogoś, komu będzie to po prostu pasowało. Nie, tak samo jak właśnie, no, choćby nawet yy, jak będzie mieć ktoś słaby wzmacniacz do kolon, które wymagają naprawdę no, potężnego wzmaka, no komuś się to będzie podobało, nie? Ale no, nie mówimy o takich przykładach, tylko o przykładach, które będą raczej większością, tak? no. no. Czóreczka, mhm. zakup wzmacniacza zintegrowanego bez trybu końcówki mocy do zasilania kolumn frontowych poprzez prawdki na domowego. Czyli, tak naprawdę, korzystanie z dwóch przezmacniaczy: z przezmacniacza we wzmaku oraz w kinie, co stosunkowo no, jest z takim powieleniem, nie? Nie jest tak, że to nie zadziała, tylko problemem jest to, że jakby sygnał przepuszczony przez dwa wzmacniacze jest bardziej z nich niż jak idzie przez jeden. Wtedy w zasadzie nie wiemy, czego my w ogóle słuchamy. Czy słuchamy te tego wzmacniacza, czy my słuchamy tego kina. No i oczywiście to nie będzie tak, że tam będą jakieś artefakty i działo się nie wiadomo jakie rzeczy, ale możemy mieć pewność, że no, ten sygnał, który będziemy słyszeć na kolumnach, no, będzie na pewno dalszy od tego, co, co autor jakby tego kawałka, czy, czy, czy filmu miał na myśli, no bo on będzie no podwójnie prze, przekształcony przez znaczy, no Ja bym tutaj e, dorzucił jedną informację. Sporo z klientów z was dzwoni, właśnie, żeby wspomóc swojego Ampa, e, żeby wspomóc fronty, e, poprzez wyjście prawo od Pekina. No i tutaj dużo osób. Chcę na przykład kupić końcówkę mocy, co jest odpowiednim oczywiście wyborem, ale też wielu chce kupić klasyczny wzmacniacz drugi, co już nie jest tak dobrą opcją. Można wybrać wzmacniacz, który ma tryb końcówki mocy, poprzez pilot przełączamy wejście i automatycznie wzmak pracuje w trybie końcówki mocy. Aczkolwiek, gdy tylko zmienimy wejście, no to automatycznie możemy słuchać stereo na kolonach frontowych, pomijając przez wzmacniacz w kinie domowym. No i to jest taki bym powiedział. Najwłaściwszy tok rozumowania tego połączenia. No tak to powinno wyglądać, jeżeli chcemy poprawić sobie sterefonię na frontach w kinie. Aczkolwiek korzystamy z tego wtedy, z wzmacniacza z trybem końcówki mocy, bądź z samą końcówką mocy. Aczkolwiek wtedy korzystamy z przedzmacniacza w kinie. Więc no to wiadomo, że wtedy ta jakość też jest powiedzmy gorsza. Nie? I to znowu wyjątkiem od tej reguły może być sytuacja. W i dokładnie akurat nawet dzisiaj pożyczałem kolumny dla klienta, który dokładnie tak ma, w której jest wzmacniacz, który pracuje w trybie końcówki mocy, ale do tego wzmaka podpięty jest też odtwarzacz CD, który używany jest wtedy, kiedy chcemy mieć lepszą jakość stereo, ponieważ jednak działa wtedy relacja zintegrowana. Czyli końcówka mocy, jeżeli słuchamy jeżeli mamy wszystko podpięte do tylko amplitunera, czy na przykład korzystamy tylko ze Streamingu OK, ale jak zależy nam na no, rzeczywiście połączeniu i stereo i mamy jakieś źródła jeszcze do wzmacniacza, to wtedy OK, ale tak czy inaczej nie powielamy tego wejścia PROT, żeby jakby sygnał z amplitunera był do PAU, to czy tam do main INA, a nie do jakiegoś wyjścia liniowego, nie? No to, tak, tak, no. no bo wtedy automatycznie korzystamy z drugiego przmocniacza. Korzystamy z dwóch pilotów to jest. No problematyczne, no, bo to powiedzmy, że na któryś się musimy zdecydować, nie? Więc to. W problemem jeszcze jest to, że no, w przypadku konfiguracji typowo kimowych, no w sytuacji, kiedy mamy zamach prze... z klasycznym zintegrowanym i wielkiego w jakiegokolwiek line czyli po prostu jakieś wyjście liniowe, no to wtedy pytanie, co z kalibracją? Bo jeżeli tylko ruszymy potencjometrem głośności. W przypadku zrobienia tej kalibracji to automatycznie wszystko się rozjeżdża. Rozjeżdżają się fronty w stosunku do pozostałych kolumn, yy, okay. A nie możemy ustawić sobie na minimum ani nam za bardzo na maksimum, no bo wtedy jak puścimy wzmaka stereo na maksa, no to on generuje no dość sporo znowu swoich zniekształceń, co też nie jest zbyt bezpieczne dla kolu. No i w zasadzie no, musieliśmy znaczyć jakąś kreskę na na, na obudowie, my wtedy się podwójmy napięcie, no, bo jeżeli z prampa jednego na no Walsa i potem niech się poprzeda drugim, to możemy zacząć. Ja nie, o, nie będzie zniekształcony dźwięk. No bo powiedzmy, że napięcie jest o tyle wyższe, że no ni może nie, że nigdy, ale w większości przypadków potencjometr nie odkręca się do końca. No chyba, że jest tam, powiedzmy, cyfrowy, wyskalowany po prostu cyfrowo, nie? Więc no to wtedy, jak odkręcimy na full, no to... Na pewno, na, na pewno ten, ten dźwięk ucierpi trochę. No tak nie róbcie w każdym razie, nie zachęcamy. Lepiej podłączyć normalnie pre do main i na... Czy w ogóle skorzystać tylko z końcówki. No. no to kolejny podpunkt, nie? To jest zakup zbyt dużej elektroniki, którą finalnie Yy, umieścimy w ciasnej szafce RTV. No może się ugotować. No, czy znaczy, jeżeli. No tak no, presie... żywotność, nie? Tych no. elektronik. No bo to powiedzmy, że no ta temperatura, no, przykładowo, lato, no, było sporo takich elektronik. Klienci dzwonili, że same się wyłączają. One się wyłączają, bo po prostu mają takie zabezpieczenia, nie? Bo no, taka elektronika wyłączy się raz, dwa, pięć, dziesięć. No, może być tak, że po prostu sprzęt, który kupiliśmy za spore pieniążki, no, żywotność będzie miała znacznie krótszą nie? Więc... To w zasadzie wchodzi w grę aspekt sametoplanowania. <laughs> może no, musimy brać pod uwagę, że jakiś konkretny sprzęt, tak samo jak. Powiedzmy elektronikę, jeżeli ją do ciasnej szafki, no już pomijam z lampowe. Ehm, oto tak samo, no i też za płytką, bo teraz e, szafki, które są robione, o ile nie są robione na zamówienie, to zazwyczaj tam elektronika prawie żadna nie wchodzi. E, no bo często tutaj jest. są głębokość, no 40 cm, Część. i się okazuje, że z tykami, czy nawet bez wtyków, ale wtyczki, które będą HDMI i tak dalej, się okazuje, że się nie zmieści to jest akurat częste, że architekt coś planuje, finalnie jest już szafka na sam koniec klient dzwoni, że chce kupić elektronikę. Nagle się okazuje, że tam 80% elektronik po prostu są za głębokie i finalnie wybiera sprzęt na podstawie tego, żeby sama elektronika była płytsza. No jest to trochę, jest to po prostu ograniczenie sobie wyboru. Podobnie jest z kolumnami, czy nawet z głośnikami instalacyjnymi, że. Czasem, jak nie przemyślimy tego, albo nie udamy się do salonu i wybierzemy sami, i no akurat tak się trafi, że niestety tylimy i będziemy mieć za mało podwieszony sufit, no to może się okazać, że głośnik ten wystaje poza hmm. sufit. Więc to tutaj rzeczywiście to planowanie i ewentualnie zwrócenie się z... No w zasadzie o paradę czy o zrobienie jakiegoś projektu. Do, do salonu Audio, który zajmuje się tak, na przykład instalacjami i montowaniem tego typu rozwiązań. No jest o tyle istotne no, w zasadzie etapie już samego projektu budynku, bo odpowiednie okablowanie i tak dalej, no zaczynając już od takich podstaw. Po zaplanowanie takich rzeczy, jak i przemyślenie, i pomyślenie trochę za was. Żeby, no nie wiem, tak jak mieliśmy sytuację, w której no, byliśmy gdzieś tam po kimś no i, no i się okazało, że maskownice od głośników instalacyjnych powodowały, że się dało nie dało otworzyć szafki w No Więc no, takie rzeczy trzeba po prostu przemyśleć, zaplanować, zaprojektować wcześniej, żeby właśnie to się właśnie udało i cieszyło nas, ale nie, nie stanowiło jakiegoś problemu. Dokładnie, dokładnie. Przejdźmy do kolejnego podpunktu, czyli podpunktu numer 6, czyli takich bym powiedział również przemyślanych zakupów. Eee, zakup amplitunera stereo z teraz płytą HDMI, której finalnie nie użyjemy. Czyli no powiedzmy błąd na zasadzie tego, że no nie wykorzystamy po prostu pełnego potencjału elektroniki. Często są takie sytuacje, gdzie klient przychodzi kupuje na przykład Denon Adera 800 który ma płytę HDMI, aczkolwiek i tak planuje telewizor podpiąć za pomocą przewodu optycznego. Finalnie ta płyta HDMI jest nieużyta, a co za tym idzie? Wiadomo, że te elektroniki, na tą elektronikę składa się sporo podzespołów, które tworzą jej finalną cenę. Wiadomo, że taka też płyta HDMI no nie kosztuje mało, i poprzez to, że ona jest w tej elektronice, no jakość brzmienia no troszeczkę też spada z racji kosztów, jakie generuje ten sprzęt. Nie? Więc no, moją taką radą to jest, warto sobie przemyśleć wcześniej, z czego dokładnie będziemy po prostu korzystać. Nie? Bo przykładowo, alternatywnie wspominam tutaj o Denonu Dera 800 jest też PMA900, który nie ma płyt HDMI, jest to zbudowane na wzmacniaczu w zasadzie funkcjonalność, powiedzmy, że identyczna z wyjątkiem tej płyty HDMI. Z wyjątkiem tej płyty HDMI. Generalnie jest tak, że trochę zaplanowała teraz moda na te hdmi jeżeli chodzi o rozwiązania stereo, natomiast no, w dalszym ciągu wiele z tych urządzeń nie, no, albo nie posiada tych płyt wcale, albo posiada tylko jeden jakiś tam kanał, jeden HDMI z kanałem rzutem ARC. Eee, I jakby... Poza tym, że możemy kupić amplituner, z którego, w przypadku którego nie wykorzystamy tych HDMI'ków, to warto się zastanowić, na ile w ogóle te HDMI są nam potrzebne, bo jakby decydując się na coś, co za wszelką cenę musi obsługiwać HDMI, znowu zawężałem na sobie bardzo wybór, ponieważ tych urządzeń cały czas jest bardzo mało. Oczywiście one się pojawiają jest coraz więcej, ale cały czas jest ich mało, a tak naprawdę, no, tu chodzi głównie o sterowanie, nie ja wiem, głośnością z poziomu jednego pilota, czy czyli uruchamianie się e, wzmacniacza razem z telewizorem. Ja czy wiem, jeszcze jedno nawet. Ja wiem, że to jest wygodne, ale, ale naprawdę wtedy sobie jakby zawężamy ilość tych elektronik do, do, do bardzo wąskiego grona. No, jest jeszcze taka wygoda, że jak masz DR-800HDMI, no to możesz podpiąć i i projektor, i w zasadzie no, możesz przełączać kanałami, nie musisz y, przepinać tego. nie. A nadal to jest AMP, y, Stereo, czyli nie jest to kinem. A w kinie to jest, w kinie jest to powiedzmy, że standardem, a w ampie stereofonicznym, no nie. No, wydaje mi się też, że e, nie brakuje osób, którym się wydaje, które nie zdają sobie sprawy, zwłaszcza e, tych początkujących, z tego, że mogą podłączyć telewizor do amplitonera inaczej niż poprzez HDMI, nie? I często takcie rozmów na temat dr 800H, ja to słyszę, jak już wręcz w ogóle, jakby z kontekstu, nie? że no, chcę podłączyć Twitter, ale nie musi pan powie, ale, ale HDMI, nie? No i to też jest tak, bo wtedy znowu sobie bardzo zawężamy, a już w ogóle takiej gorzącej... jest Stereo, a już w ogóle mają tyle wejść co Denon. Jest no bo już no, to nie ma za wiele. Ma, no, z Denon, Onkyo, no to powiedzmy, że każdy producent gdzieś tam ma, ten, z tych popularnych producentów gdzieś tam ma po jednej elektronice takiej czuję, w zasadzie poszedł dalej jakby, nie kierowanie się wyłącznie specyfikacją, bo no, HDMI to jest jeden aspekt, ale no, nie wiem, no, Czasem mamy ja tendencję do tego, żeby y, po prostu mieć więcej, bo może kiedyś po prostu z tego skorzystam. Nie? No, tak jak na przykład trzecia strefa i tak dalej, obecnie już ta trzecia strefa nie jest jakimś takim super ekstra gratką, dlatego, że buduje się w dużej mierze trochę inny sposób. Dawniej, oczywiście, jeżeli były te amplitunery, które, czy rozwiązania multirumowe budowane na bazie jednego amplitunera i robiło się kablowo wszystkie połączenia i ten jeden amplituner, powiedzmy, że zarządzał nam całym systemem multirumowym, no to miało to jakieś przełożenie i dla osób, które chciały zbudować w ten sposób to rozwiązanie, no to było to istotne. Natomiast obecnie. Hmm, no, podobnie trochę jest z 8K, w zasadzie nawet materiału nie mamy jeszcze, a, a w zasadzie w tych amplitunerach one zaczynają już powoli trochę wyprzedzać nasze czasy. Że oferują funkcjonalność, która w tym momencie jest trochę bez przełożenia takiej, takiego na rzeczywistość. Nie? Że jednak te opcje są, ale są na ten moment trochę martwe. Tak samo no. jak ze 120 klatek na sekundę które finalnie, no nie, jest zawsze wykorzystywane, na pewno nie z no, no tv i nie z kanałów inny. telewizyjnych. No ale to powiedzmy, że jeszcze jeżeli ok, ktoś gra w gry, ma Xboxa, no to, to okay. Wtedy tak, no. to wtedy tak. Ale no oczywiście <coughs> wiadomo, że to jest węższa grupa ludzi, nie, więc jeżeli, e, gdyby to było kryterium wyboru, no to na pewno nie uda się co sugerować tym, natomiast to oczywiście jeżeli, no powiedzmy, że będziemy z tego korzystać, no to, no to super. No, to myślę, no, jest rzeczywiście no, sporo takich funkcjonalności w wyższych modelach. Których, no, czasem po prostu nawet nie, nawet nie zakładamy, że w przyszłości tak będzie. Nie? Albo kupno po prostu właśnie aplikę na domowego po to, tylko żeby mieć HDMI. Zamiast no, to też, też się zdarzało. Nie? To się zdarzało. No. Okay. Dobra, no to no, następny. Przy założeniu, że oczywiście nie rozbudowujemy tego nigdy do pięciu kanałów. No, dokładnie, bo to bardziej wspomniełeś o tym, że po prostu buduje jest system stereo a ja i tak czy siak chce ampa kupić. Dokładnie no to, Żeby y ampa kina. kina. No bo to no. też inne często o po początku pierwszej, że jest amplituner, jest amplituner, nikt nie patrzy, znaczy zawsze ktoś nie patrzy na to, czy to jest kinówka, czy to jest po prostu stereo. No -tuner, tak. no Co pan sądzi, ale z tym no a to 2800 fajne, dwóch No, no. ale ja często się też spotykają z tym, że żebyś mówił, że no okej, okay, ale w zasadzie a w kinie domowym nie mogę przełączyć na stereo? No możemy. Tylko jakość dźwięku nie będzie ta sama. No, dokładnie tak. Przejdźmy dalej. Siódmy punkt, podpunkt. Zakup sprzętu audio tylko na podstawie wyglądu. Jakby jak to kuszące, dlatego że przyglądając strony internetowe, możemy bardzo szybko napalić się no, wprost na jakiś model, który nam się po prostu podoba. I ja to na przykład osobiście rozumiem, bo sam chciałbym, żeby to było takie łatwe. Niestety, no. Historia ja zna wiele takich przykładów, i nie jeden się już na to nacią, Bo potem się okazuje, że yy, no jakby nie ma pięknego dźwięku z tego pięknego opakowania. E, dlatego no trzeba być ostrożnym i trzymać nerwy na wodze i podejść trochę na chłodną głową do takich zakupów. No i dać się przekonać do tego, że zawsze jednak warto posłuchać. Bo rzeczywiście wiele współczesnych ekonomii jest naprawdę ładne. Już nie mówiąc też że. Wodotryskach, jakie są już montowane w elektronikach, jeżeli chodzi o wzmacniacze. Hmm. Znaczy, tutaj w zasadzie, no tutaj to jest trochę tak, że to wszystko składa się do tego do racjonalności, jakby takiego, czy racjonalizowania sobie zakupu to i to jaki jest, kilka jaki jest po prostu, powiedzmy, takie kryterium dla kogoś, nie? No bo wiadomo, że no jak ktoś, powiedzmy, że kupuje po to, żeby wypełnić jakoś lukę na ścianie. W jako mebel, nie? To wiadomo, nie? No to okej. Okay. I też no znamy nawet dali przykłady, że, że czasem ktoś kupuje po prostu przez to, żeby to też wyglądało. Jeżeli to jest jedna ze składowych, no to okej, okay, nie? No bo wiadomo, że no to jest kawałek tego urządzenia, ono jest duże. Jeżeli chodzi o kolumny na przykład, czy o wzmacniacz, no też nie mały. Więc jeżeli to jest jeden z aspektów, super, ale na pewno nie powinien być takim dominującym. Chyba, że no, tak mówię, no, mamy na tyle by, taki budżet, że jesteśmy sobie w stanie pozwolić na to, żeby tylko kupić po to, żeby po prostu ładnie wyglądało, no to, to okej. Okay. No to w zasadzie wyczerpaliśmy ja już... od to, to, bo... już... no, to ja jeszcze chciałem dodać, że... Dokładnie, tak, zgadzam się w 100%. Natomiast wydaje mi się, że w, w większości przypadków dotyczy to głównie droższych modeli, które można kupić w ciemno, nawet, nawet jeżeli ich nie słuchaliśmy. Bo o ile wiadomo, że e, różnie bywa w tych niższych budżetach, to zazwyczaj coś high-endowego, no, no, zazwyczaj coś sobą co brzmieńowa reprezentować będzie. Fajnie, że dobrze wygląda. O to mi głównie chodzi. To znaczy, barwa dźwięku może się finalnie nie podobać. No. Na przykład danej kolumny, ale wizualnie będzie petarda. Tak, tylko zwykle, jeżeli ktoś sobie już pozwala na coś drogiego, jeżeli chodzi o zakup tylko na podstawie wyglądu, to myślę, że to jest tak, że on ma tyle mało czasu, żeby tego słuchać, że powinien. Okej, okay, ładnie, podoba mi się. Nawet to mi się podoba. Eee... Co innego, jak puknie bakcyla i zacznie się. Bliżej przyglądać temu, co mógł kupić innego jeszcze w tym budżecie, to może było brzydsze, to no, już jest historia, nie? Ale często takie zakupy to jest na przykład właśnie, OK, mam taki design salonu, chciałbym to uzupełnić fajnymi kolumnami, żeby też jakoś grały. Znaczy, że no, obecnie nie ma się co uszukiwać, że coraz y, większe znaczenie ma jednak wygląd tego sprzętu i to, jak on się wkomponuje gdzieś tam w ten sprzęt. Y, no... Obecnie no, jednak e, architekt wnętrz nie jest takim, e, powiedzmy, taką osobą, która rzadko się pojawia na inwestycji, A raczej częściej niż e, niż rzadziej, no i jednak e, decyduje trochę o tym designie, trochę ma no, w zasadzie sensie dość duży wpływ na to, co finalnie stanie w tym e, pomieszczeniu i za że wszystkich producentów to widzi i. Nawet Arkham teraz, które, urządzenie, które wypuścił, no już poszło one w taki bardziej nowoczesny design, który może się znaleźć, może być w tych nowoczesnych ręczach i rzeczywiście każdy z tych producentów widząc jakby ten trend podąża za tym. Natomiast no, tak jak mówiliśmy tutaj, no, nie powinno to być na pewno dla osób, które poszukują jakości, determinantem zakupu. Okej, okay. ja no to przejdźmy już dalej żeby nie przedłużać. Eee, kolejny punkt, czyli przekonanie przy zakupie, że większe kolumny zagrają głośniej. I to można powiedzieć na start, że no, no nie jest tak. Nie jest tak, bo finalnie troszeczkę to inaczej wygląda. Eee, na całą skuteczność kolumny no, składa się kilka przetworników, z czego no, powiedzmy sobie szczerze, że... Prosty przykład. No, kolumna estradowa wcale nie musi być wielka, będzie generowała naprawdę przepotężnie wysokie granice głośności, nie? Identycznie jest w sprzęcie domowym. Może być mniejsza kolumna, która rzeczywiście zagra głośniej, może być większa kolumna, która zdecydowanie zagra ciszenie. Ten poziom. Że właśnie subiektywny odbiór głośności, a samo natężenie dźwięku to są w ogóle inne parametry. I gdybyśmy zaczęli używać jakichś instrumentów pomiarowych, to by się nagle okazało, że jakaś mała, kolumienka i ogromna konstrukcja grają tak samo głośno, jeżeli chodzi o pomiary. Na sama jakby na dźwięku i dziesięć, jakby system dużymi przetwornikami, finalnie powodujące, że nasz odbiór tego dźwięku jest inny, to są też w ogóle dwie inne, dwie inne rzeczy. Nie? No, a może być kolumna, która jest zaawansowana, ma trudne przetworniki, ma duże przetworniki, ale ma niską skuteczność. I trzeba dać dużo prądu, i wtedy możemy mieć wrażenie, że no, gra ciszej na przykład, niż jakaś inna, która ma łatwiejsze. I się, no. No, to ładnie wyszło też o tym zasadzie wciszy, ktoś tutaj wiele Bo w zasadzie ta głośność finalna, jaką dostaniemy z jakiegoś układu konkretnego kolumna wzmacniacz, powiedzmy przykładowo, no to zależy jeszcze od wielu czynników, takich jak właśnie na przykład skuteczność kolumn, e, moc wzmacniacza. Czy choćby nawet doporność kolumny. Nie? Wiadomo, że no to też będzie wpływało na to, na, na ile jakby dostaniemy, no i czy same przetworniki, ich zawieszenie i tak dalej. Na ile będziemy w stanie uzyskać dobry dźwięk, głośny, ale też przy małych zniekształceniach, bo możemy je zagrać głośno, ale z samymi zniekształceniami. I to sporo sprzętu potrafi. Natomiast efekt może być nomierny. Czy to już będzie jeszcze dynamika? Tak. I nie, i... No ono będzie głośno i przyjemnie, albo będzie głośno i, I zaszkadzanie lub nic nie będzie słychać. Po, po prostu brutalna głośność. 9 włącz widzę, że jest bardzo inwestycyjny. Gruby podpunkt. <gulity> <gulity> to jest podpunkt od wieloletnich bojów. <gulity> Wybrał wow. klum na podstawie portu Battle Effect, tak jak rzucał o tym w no ja jest eee, jak jest w eee, glumna, to już wiem. Może ja, ja twierdzę, że to jest trochę po niej gdzieś już nie? Bo to jest e, nawet może inaczej. E, finalny efekt jaki wyda kolumna, no to powiedzmy tak, że nie da się przekalkulować na podstawie tego, gdzie ona będzie miała portfaz reflex. No i tu mi powiedział, że jest cały tego. Bo może być konstrukcja, która umiejscowiona Bass reflex z tyłu, która jest przystawiona do, finalnie do ściany i finalnie ten słuchacz będzie zadowolony z tego dźwięku. I to jest taki element, bym powiedział, indywidualny, gdzie każdy z bas y, ma tam jakąś ulubioną charakterystykę y, grania. A port Bass reflex, no wiadomo, że go zatkamy totalnie. No, to w ten czas wpływamy w jakimś tam stopniu na te brzmienie, nie? Wiadomo, że wtedy będzie inne ciśnienie w całej komorze, wiadomo, że ten dźwięk basowo się w ten czas troszeczkę może wypłycić, nie? No okej, okay, są to zmiany, tylko że te zmiany mogą się podobać albo i nie. Więc jeżeli przechodzimy do salonu, i tutaj do nas oczywiście. No i mówimy, że szukamy kolumn z bas refleksem z przodu, bo będziemy je dostawiać blisko do ściany, no to finalnie, no powiedzmy sobie wprost, no to nie jest parametr, który by 100% zakreślał, że, tak, że taki wybór będzie. Nie mamy 100% gwarancji, że tego typu rozwiązanie, w zasadzie mamy mamy żadnej gwarancji, nie ma żadnych jakichś tam bardziej logicznych argumentów za tym. Był uważać, że, że jakby z przodu ułatwi nam jakieś spalone kolumny ze ścianą, czy coś w tym stylu. W zasadzie nie jest nigdy wskazane, żeby tak robić, bez względu na to, gdzie ten basenflek się znajduje. Eee... Finalnie samo położenie kolumny jest tutaj najbardziej istotne. My jeżeli ją będziemy wyjeżdżać do przodu, bądź będziemy ją cofać do ściany, no to wiadomo, że dystans pomiędzy nami a, a kolumnami będzie w ten czas różny. Samo brzmienie też będzie się wtedy zmieniać. Może być tak, że jak popniemy kolumny, tam dajmy na to metr do przodu, czy tam pół metra do tyłu, no to w ten, w ten czas ta linia basowa będzie troszeczkę mocniejsza i któreś częstotliwości będą bardziej słyszalne. Może nas na przykład w ten czas yy, bas troszeczkę męczyć. Aczkolwiek, yy, no, tak jak mówię, no, tego się nie da określić na podstawie tak, że spojrzymy na kartkę na dane pomieszczenie i powiemy jak będzie idealnie. Na pewno nie jest tak, oczywiście ja też staram się zawsze mówić, że kolumny, które mają batery effect w przodu, to są kolumny, które są dedykowane do przedstawiania do ściany. To nie jest w ogóle tak, że, nie wiem, Focal, Monitor Audio ma w kategorię kolumny do przystawiania do ściany i battery Nie, dlatego, że inżynierowie raczej w zależności właśnie z tego, że to nie ma dużego związku i to nie jest remedium na te problemy, a też nie bez powodu 90%, może 95% nawet, kolumn ma bazę efekt z tyłu. No to, to też się zgadza. To też, bo większość kolumn tak naprawdę ma te porty baza efekt z tyłu. Hmm. O czym jeszcze możemy tak naprawdę w tym przypadku powiedzieć, jest więcej konstrukcji, które są z przodu, ale one trochę no, są muszone przez to, bo ten, to nie jest tak, że producent jest, no... Założył sobie, jako, postawił sobie jako cel to, żeby wszystkim robić na złość. Tylko te refleksy z tyłu no, też były jakby no, nie, nie bez powodu. Natomiast obecnie, no, oczywiście, no stosuje się z przednim refleksem czy ewentualnie od spodu. Natomiast no, to jest trochę takim wynikiem potrzeby rynku. Że coraz częściej rzeczywiście wszyscy się spotykali z tym, że no nie, no z tylnym bazrefleksem to nie można w ogóle dosunąć do ściany. No to jak powiedziałeś, nie, że w zależności od tego też jak będziemy e, manewrować tą kolumną, czy będziemy ją dosuwać bardziej do ściany, czy przesuwać bardziej do nas, no to te mody, które się pojawiają w pomieszczeniu, e, czyli ta ekstrema częstotliwości, minima i tak dalej, będą się też e, w innych Słucham. miejscach no, dokładnie pojawiać. I może się okazać, że akurat no, jak będziemy na Powiedzmy wierzchołku, czyli na tym ekstremu, no to może się okazać, że albo będzie ten bas nas zmęczył, albo będzie takim basem, który będzie nam odpowiadał. Ale to będzie wynikało w dużej mierze właśnie z położenia samej kolumny. Bardzo dobrze można to sobie zobrazować nawet na kalkulatorze akustycznym, mega akustyka, gdzie możecie sobie zobaczyć rozkład tych modów i zobaczyć, gdzie są czerwone plamki, gdzie jest najmocniejsza. Gdzie yy, jest to właśnie ekstremum konkretnej yy, częstotliwości, i zobaczcie, jak będzie się przesuwać. Yy, po prostu ustawicie trochę inaczej tam kolumny w yy, tym programie. To zobaczcie, jak się zmienią odległości, w których będą po prostu te ekstrema tej samej częstotliwości. Możemy przejść yy, dalej. Dziesiąteczka. Podchup kolumn podłogowych wskreślał yy, postawienia ich na rt. No to się akurat zdarza. To bardziej ze zdjęć, gdzieś tam na przykład po forach ewentualnie, no, nawet i architekci lubią sobie gdzieś tam postawić chulmę głośnikową, podłogową na szafce RCV. No minus jest taki, że po prostu zaburzamy granie wysokotonowca względem słuchacza. No on jest po prostu za wysoko i w ten czas odbiór jest inny, tak. gorszy. Pomijając aspekty wizualne, bo rozumiem, że ktoś komuś może na przykład taki design odpowiadać, chociaż wydaje mi się, że ale komiczny. Wygląda to dziwnie. Wygląda to dziwnie, ale no, powiedzmy jako komuś może się to podobać, tego na przykład nie wykluczam. To jeszcze wadą stawiania, no bo podstawkowe kolumny mają ten sam problem, ale mimo wszystko jednak podłogówki, jeżeli postawimy, które zwykle grają mocniejszym basem, takim bardziej dociążonym brzmieniem, mają większą powierzchnię jakby promieniowania w ogóle, jeżeli chodzi o fale dźwiękowe, na jakiejś szafce, powoduje, że nie, jak zmniejszamy sobie ryzyko wbudzania rezonansu w ogóle w tych wszystkich meblach, i raczej nie możemy oczekiwać tego, że będziemy mieć jakąś super kontrolę basu, że, że unikniemy dudnienia i tak dalej. Więc no, możemy się spodziewać, że ta za kolumna podłogowa będzie grać razem z całymi meblami. Tam póki zaczną spadać po prostu czy coś. Nie, nie wiem, kryształy szafę z wewnościami. Rodzinne pojętki. To, to prawda. Chociaż teraz, gdzieś no, doświadczenia no, z jakimiś architektami, coraz bardziej są świadomi, i też no, konsultują się nawet z nami, jak, jak wybrać odpowiednie rozwiązanie. I to jest o tyle fajne, że my też jakby możemy wesprzeć takiego architekta, jak on ma jakiś konkretny projekt, właśnie w tym, żeby mu pomóc zrealizować to, żeby to wyglądało fajnie, wpisało się w koncepcję jego wizualną. Ale też no, było z korzyścią dla klienta, czyli w zasadzie osiągnąć trochę taki kompromis, który będzie z korzyścią dla finalnego odbiorcy. Ja. I, I będzie fajnie wyglądało, będzie fajnie grało, będzie zaprojektowane tak, żeby no, rzeczywiście zgadzało się to z jakimś pomysłem na, na design też konkretnego pomieszczenia. 11. Zakup wkładki gramofonowej bez wcześniejszego do pod odpowiednie ramię gramofonowe. Z też kooperacji, lubisz temat gramofonowy? No. Eee, znaczy tutaj rzeczywiście, jakby wybór samej wkładki i wybór jej tak, że tak powiem, na oko może się udać, a może się okazać, że się nie da. Zawsze zawiesić na konkretnym ramieniu danej wkładki. A tutaj wysokość samej wkładki będzie miała znaczenie. To, czy nasz gramofon w ogóle pozwala na regulację tego wysokości położenia tego ramienia, będzie miał tutaj ogromne znaczenie. Po drugie, waga wkładki, czyli. Przeciwwaga, czy obejmuje. Dokładnie. Każda ramię zazwyczaj ma. Każdy producent w swojej specyfikacji gramofonu podaje, jakiego, jaki, jaką wagę wkładki minimalnie i maksymalnie możemy zawiesić na konkretnym ramieniu. I wtedy no, powinniśmy też jakby zwrócić na to uwagę, żeby to wziąć pod uwagę. Po trzecie, sam sposób montażu, bo są, jest sposób montażu półcala i czy czwarte cala. Więc dużo będzie wtedy zależało od tego, czy w ogóle jest, będziemy w stanie nawet w stanie wkręcić tą wkładkę w torami. Konkretne, no już pomijmy, już dobieranie wkładki do przmacjacza, żeby wkładkę MC czasem nie dobrać do przmacjacza MM. Jeżeli mamy wbudowany ten przezmacjacz w gramofon, tak jak na przykład w DNA do 300 i wybierzemy wkładkę MC, no to ten układ nie ma zadziałać. Na włączonym przeprawie z Delon. Chyba, że go wyłączymy i dołączymy sery zewnętrzny, to wtedy jak najbardziej. Natomiast, jako taki, gdybyśmy nie chcieli ponosić żadnych dodatkowych kosztów, no to musimy to brać pod uwagę. Jedno. Jak chyba, temat, możemy przejść dalej, czyli zakup dwóch parkonów z myślą o podłączeniu ich do jednego wzmacniacza przy źle dobranej oporności. O, finalnie chodzi o to, że często jest tak, że klienci mają po dwie pary koloru. No i w momencie, kiedy chcemy korzystać naraz z obu par, ta impedancja finalna spada nam, co finalnie może grozić tym, że wzmacniacz będzie się przegrzewał bądź wyłączał. Trzeba sprawdzać, jeżeli już mamy zamiar tak robić, tak grać, to warto by było popatrzeć, jaką finalnie oporność mają dane kolumny, no i sprawdzić to, czy one mieszczą się w zakresie, które obsługuje po prostu wzmacniacz. No, no bo... jeszcze wzmacniaczu, który ma dwie pary terminali pod dwie pary kolumn, to Zmocniaczu. jeszcze pół biedy, powiedzmy, no bo wiadomo, że tam jeszcze większość jest przygotowana tak w miarę jakoś, ale rzeczywiście w... Nawet jak zobaczycie pod napis pod terminalami to macie zazwyczaj od 4 do 16 jeżeli macie jedną parę a od 8 do 16 jeżeli macie dwie pary podłączycie i są aktywne czyli są włączone. No w starszym tekście były ósemki na tak. przykład w białachach. I... Dokładnie ale też projektowo gdyby na to popatrzeć to czasem no, też pytacie nas czy można podłączyć dwie pary kolumn pod w ogóle jedne odczepy. I zrobić takie powiedzmy alo multi room. Nie? I to w niektórych przypadkach da się zrobić. No bo wiadomo, że tutaj zależy, czy połączycie szeregowo czy równolegle, czy połączenie takie mieszane. No to ma prawo to zadziałać, ale no trzeba się oczywiście liczyć z jakimiś tam ograniczeniami. I no wiadomo, że jak połączycie szeregowo dwie pary kolumn, no to no to podobnie jak. Jak, jak tutaj będzie się zmieniała ta oporność. I trzeba to brać pod uwagę, trzeba to przeliczyć. I podobnie w połączeniu równoległym będzie, będzie dokładnie tak samo. No, więc no wtedy jest to trochę gorsze rozwiązanie. No i wiadomo, że no wtedy. Czy jakością obu pary kolumn naraz. Natomiast w przypadku tych upładu, tego układu A i B też. Chyba, ma, że mamy możliwość zrobienia dwóch stref. No to wtedy okej, okay, bo jeżeli to jest na parze głośników A i B, no to wtedy głośność ma wspólną i powiedzmy, że to jest taki multi tak, tak? Dokładnie. Równie dobrze, taki multi możemy zrobić, pusz puszczając przez taki potencjometr sieć, ścienny ze wzmacniacza do kolumny i będziemy mieć to samo, toż będziemy mogli regulować jego głośnością, nawet w pomieszczeniu konkretnym. Ale jak chcemy mieć już takie typowe moje kierunki, to lepiej spoglądajmy w kierunku albo rozwiązań, które mają, są przystosowane do tego, no, albo zróbmy to w inny sposób, czyli albo z takim rozproszonym, czyli w każdym pomieszczeniu mamy jakąś jednostkę napędzającą, jakieś wzmacniacze, żądki, czy soundbar, czy mini wieża, albo bardziej scentralizowane i wszystko do szafy rakowej, i wtedy robimy wojs -y na zasadzie po prostu I... jednego punktu, z którego się wszystko jakby rozchodzi do konkretnych pomieszczeń. Nie mamy lokalnie żadnego wzmacniacza. Możemy przejść dalej. Szczęśliwa trzynastka. Wybieramy sprzęt tylko na podstawie specyfikacji. Mm. Tak jest na ładnie do wytłumaczenia, no bo tak naprawdę te liczby nie grają. Eee... Najlepiej świadczono to właśnie wartości mocy w wzmacniaczach ze specyfikacji. Czy na przykład kości DAK. Tak, często też jest ta sama kości DAK w jakimś urządzeniu, które kosztuje czy a w jakimś nie ma. za 30 tysięcy. Tak. Nie? finalnie sam układ jest ważny. No, finalnie układ jest ważny, ale każdy czyta o kości DAK i pyta się każdy każdy na czy ten DAK jest dobry, czemu tak jest. Nie? No nie da się tylko tak łatwo określić. Bo powiedzmy sobie, wprost, nie? Samo oni no, na podstawie jakichś wartości typu... Zgórę Wielkość moc... przetwornika na przykład. Moc kolumny, dokładnie. Moc kolumny, moc kolumbu, która w ogóle nie mówi o zasadzie żadnej mocy, tylko jakiejś tam wytrzymałości przetwornika na ten prąd. Pasmo przenoszenia, no myślę, że nie brapi kolumn na rynku, które mają wyższe pasmo przenoszenia i grają lepiej dołem niż te, które mają teoretycznie niższe. na bank jest, można byłoby zrobić zestawienie takich konstrukcji, które jak się podłączy, to słychać po prostu, która rzeczywiście gra lepiej, pomimo teoretycznie gorszej specyfikacji. No tam jeszcze z takich parametrów? Tak, jak mówię, w wielkość przetwornika. No. To, co tutaj poruszaliśmy, no, że większy przetwornik nie zawsze grał aso. Więc on też może być 25 cali, który finalnie będzie taki sztywniejszy i, i będzie, tak, będzie bardziej grał, jak tak się mówi, technicznie. Więc e, to też może być złudne. Potwierdzeniem tego jest, nawet w audio, jak są te testy, no to czasem te parametry, które, powiedzmy, że deklaruje producent, są zgoła odmienne od tych, które są pomierzone w laboratorium. I no najczęściej akurat to w tą dobrą stronę. No ale no, trzeba brać pod uwagę jakby to, że nie zawsze zaufanie specyfikacji no gwarantuje nam sukces. Poza tym... No co w sytuacji, kiedy bardziej się nam będzie podobał drzwiowo zestaw, który nie podobał się na papierze. specyfikacji. I wtedy będziemy musieli się oszukiwać, że inaczej. No, to byłoby trochę takie już na, pogran... na pograniczu racjonalnego podejścia do tematu, nie? No tak. Zakup sprzętu, który ma znajomy. Dokładnie i... Każdy chce? Na przykład tak. Na przekór wszystkim punktom, które były do tej pory, akurat z tym się całkowicie zgadzam. Ja mam takiego kolegę, który mi zawsze najlepiej doradza, i zawsze kupię co Nie, no to to wiadomo, jest trochę ironia. Aczkolwiek, no powiedzmy sobie szczerze, że warto byłoby się kierować tym, czego my oczekujemy i co potrzebujemy i co nam się podoba. A to, że u kumpla, czy u znajomego, czy do szwagra ciotki wujka jest jakiś sprzęt, i on tam powiedzmy gra super. No, o może, aczkolwiek no, finalnie wychodzi często inaczej, nie? Bo później kiedy wszerza osób, odsłuchuje, dajmy na to, to samo co słyszał gdzie indziej, posłuchał 30 minut, godzinę i nagle wychodzi, że pan co, jednak mu się to nie podoba i jest. Nie, no myślę, że to można spuentować po prostu w ten sposób, że tak samo jak samochodów i kobiet raczej wybieramy sobie sami, to, to tak powinno być samo ze sprzętem audio. Dokładnie. Dobre. Gdyby było tak, że każdemu się podoba to samo, to w zasadzie nie byłoby Dobre. tego rejestru wcale. Tylko byłaby jedna kolumna w mansach, każdy miałby to samo. Każdy tam... jeździł tylko maluchem. Teraz by tu nie było. Nie wiem, czemu tak nie wiem. No, ja też Wam dzisiaj się nad tym zastanawiam inaczej, ale no. Także myślę, że nie wiem, czy tu jest sens się rozwozić. Pedyażcie, temat To po prostu. No, to jest mocny własny. Własne spostrzeżenie, każdy ma swoje własne um, preferencje, to ze samego grania. No i... One mogą się oczywiście pokryć i jeżeli, powiedzmy, że mamy znajomego, którego znamy od dawna i, i te, to nasze brzmienie, powiedzmy, przesłuchaliśmy już parę setów, wchodzimy do niego i zawsze te zestawy się nam podobają i jak, no nie wiem, gdzieś tam się to pokrywa, ok, ale tak czy inaczej sprawdźmy to u siebie w domu. Bo o ile może się nam podobać ten sprzęt u znajomego w jego akustyce, to już nie do końca może zawsze to grać tak samo u nas w naszym pomieszczeniu. I to jest w zasadzie też e, takim elementem, który może spowodować, że pomimo tego, że znajomy nam doradzi dobrze e, i to będzie taki, zawsze się będą pokrywały te nasze preferencje e, w tych samych pomieszczeniach. no tyle finalnie może się okazać, że wybierzemy no, sprzęt, który któremu przeszkodzi akustyka w osiągnięciu tego samego efektu. Dlatego należy wystrzegać się na takich, wydaje mi się, porad, w których ktoś może nawet i szczerze, ale trochę tak jest, że no, każda piszka Twój ogon chwali, i może być tak, że jakiś tam jak czy Kumpel powie nam, że kup to co ja mam, bo to na pewno jest dobre i najlepsze. Do tego bym podchodził zdecydowanie. No. Tak, że... tak. Nie przedłużając, dzięki, że zostaliście z nami do końca. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli macie jakieś pytania, to jak najbardziej piszcie w komentarzach. Zapraszamy też do polubienia naszego Facebooka, za subskrybowania naszego kanału. Dzięki wielkie. Pozdrawiamy was, cześć. To jest